Witajcie! Witajcie w tych dziwnych czasach, w których eskapizm jest nam potrzebny bardziej niż zwykle, a gry ponownie są odpowiedzią. Dlatego też Twitch dodał nową kategorię streamów. Baseny, wanny i plaże. Nie rozumiem, skąd to zainteresowanie branżą hydrauliczną. Czemu nie regały, kredensy i sklepy meblowe? Ale zostawmy temat streamów, przy których niektórym wyrasta pierwszy nieśmiały wąs, bo w dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o sprawach poważniejszych, które w całości pokryte są futrem. Nie o krokiecie, a o grach, w których poluje się na monstra, nierzadko pokryte futrem. Niektórzy z tych łowców bujają się na robakach, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest banalnie nazwany program Kłas Show, w którym gadam o rzeczach różnych. Ale w tym odcinku pojawi się też kilku innych łowców potworów. Patrzę na was, głodnych, przerażonych. A żebyście mieli kasę na jedzenie i nie byli głodni, to omówimy też metody wyciągania sejfów z budynków pełnych zabezpieczeń. Nie zabraknie także kącika melomana, w którym cofniemy się do czasów 16-bitowych. A sam odcinek ma sponsora, którym jest serwis z ofertami pracy-pracuj.pl, posiadający teraz dedykowaną zakładkę IT-pracuj.pl z ogłoszeniami z branży IT. Dowiecie się też o grze Decode IT, która sprawdzi wasze informatyczne kung-fu, a przy tym będziecie mogli wygrać liczne nagrody. Ale to potem. Zacznijmy od gry, w której będziecie człowiekiem demolką, strażakiem, specjalistą od rozbiórek, włamywaczem i złodziejem samochodów, którego nienawidzą helikoptery bojowe. Zaintrygowani? Dekadę temu gry niezależne kojarzyły się z innowacją, wyrwaniem ze skostniałych standardów robienia bezpiecznych produkcji utożsamianych z segmentem wysokobudżetowym. Dziś niestety rynek niezależny zrobił się tak duży, iż siłą rzeczy pełno jest produkcji odtwórczych, czy wręcz prób podrabiania udanych pomysłów, a nawet naprawdę dobre gry rzadko są prawdziwie oryginalne. Na szczęście nadal zdarzają się wyjątki. Teardown to gra, w której pierwszym narzędziem gracza jest młotek, który miałem sobie przynieść do tego nagrania. Teardown to gra, w której pierwszym narzędziem gracza jest młotek. Bronią właściwie, bo nikt tu nie będzie niczego naprawiał. Teardown obserwowałem jeszcze zanim gra miała tytuł. Jej autorem jest niejaki Dennis Gustafsson, czyli po szwedzku Dennis syn Gustawa. U Mickiewicza w pewnym momencie Gustafsson zapewne zmieniałby nazwisko na Konradssona. No więc ów Dennis Gustafsson, wkrótce Konradsson, wrzucał na swojego Twittera krótkie filmiki prezentujące możliwości tworzonego przez niego silnika. A tam świat złożony z malutkich wokseli, o wiele mniejszych niż te znane z Minecrafta, można było dowolnie niszczyć różnymi narzędziami. Budynki rozwalały się całkiem realistycznie, duże bryły struktur oderwane od podłoża stawały się obiektami fizycznymi, ogień przenosił się po drewnie trawiąc je, a piana z gaśnicy i dym malowniczo przelewały się po obiektach. Kilka miesięcy temu Teardown wreszcie wydano we wczesnym dostępie i okazało się czymś więcej niż tylko imponującym demem technologicznym. Bo oto mamy tu naprawdę ciekawie zaprojektowaną grę. Ja trochę zwlekałem z ogrywaniem całości, bo czekałem aż twórcy dodadzą obsługę pada. Cóż, lubię być leniwą bułą wygodnie rozwaloną przed telewizorem. Co mi zrobicie? Wreszcie się doczekałem grania na padzie, chociaż to taka integracja Steamowa, więc gra nadal wyświetla sterowanie klawiaturowe na ekranie. Niemniej zacząłem rzecz ogrywać i połknąłem wczesnodostępową, kilkunastogodzinną kampanię w 2 dni. Tryb sandboxowy, w którym możemy sobie dowolnie niszczyć mapy, nadal jest tu dostępny, ale gdyby Teardown do tego się ograniczało, to byłoby tytułem na godzinę albo dwie. Na szczęście otrzymaliśmy też kampanię. Wcielamy się tu we właściciela podupadającej firmy rozbiórkowej, który zostaje uwikłany w konflikt 2 zamożnych biznesmenów, a w międzyczasie do gry wchodzi też prowadząca śledztwo policjantka oraz firma ubezpieczeniowa, która nie chce wypłacać odszkodowań. Fabuła prowadzona jest minimalistycznie, otrzymujemy kolejne maile ze zleceniami, a efekty naszych działań oglądamy w telewizyjnych wiadomościach. A to musimy wyburzyć nielegalnie jakiś zabytkowy budynek, który przeszkadza w rozbudowie centrum handlowego. A to utopić sejfy z dokumentami, wykraść drogie samochody, cenne obrazy,
databazy lub komputery z danymi księgowymi. Początkowo zabawa jest prosta, używamy rosnącego arsenału narzędzi od młota i lampy lutowniczej, przez strzelbę i deski, a na ładunkach wybuchowych i wrzutniach rakiet kończąc. Wykorzystujemy też samochody, łodzie, koparki czy dźwigi. Zwykle musimy się do czegoś dostać albo coś zniszczyć, ale bardzo szybko pojawiają się alarmy uruchamiające się, kiedy podniesiemy lub uszkodzimy pierwszy z licznych celów. I po uruchomieniu alarmu mamy minutę, aby dokończyć zadanie i dotrzeć do pojazdu ucieczkowego. I tu nagle Teardown staje się piaskownicową grą logiczną. Mamy nieograniczony czas, aby zaplanować swoje działania tak, aby wykonać je potem w minutę. Wybijamy dziury w ścianach, przewracamy obiekty mające służyć zakładki, przemieszczamy te pojazdy, które ruszyć możemy, aby potem nam pomogły. Gra pozwala zapisywać stan poziomu w dowolnym momencie, ale możemy mieć tylko jeden quick save naraz. Dopracowujemy więc swój plan, zapisujemy grę i próbujemy wykonać zadanie. Jeśli się nie uda, wczytujemy i kombinujemy dalej, optymalizujemy, a potem nadpisujemy save i próbujemy jeszcze raz, aż się uda. Jak wspomniałem, Teardown to w dużej mierze gra logiczna, ale problemy nie mają tu jednego właściwego rozwiązania i dlatego jest to tytuł sandboxowy. A sama różnorodność zadań nie pozwala się zbyt nudzić. A to topimy rozrzucone na mapie samochody, planując kolejność topienia i szykując inne pojazdy, aby skrócić dystans do przebiegnięcia. Innym razem rzeźbimy prawie parkurową trasę, aby wykraść jakieś komputery, przebiegając koło nich. Kradniemy ciężkie szafy pancerne, zrzucając je przez dziury w podłogach na wywrotki, a kiedy indziej wykradamy coś, co trzeba osłonić przed padającym deszczem. Zdarza się czasem, że fizyka bywa irytująca, co jest normalne w każdej grze opartej o symulacje fizyczne, ale glitche są raczej rzadkie, silnik jest solidny. Zachwyca nawet to, jak dobrze przygotowano model jazdy pojazdami. Szybkimi autami można wchodzić w kontrolowane poślizgi, a sprzęt budowlany powoli toczy się po wszystkich przeszkodach. Oczywiście wszelkie kolizje powodują uszkodzenia nie tylko otoczenia, ale i aut. Aczkolwiek silnik wymaga sporo od komputera, a nawet jeśli mamy mocny sprzęt, to wywołanie zbyt dużego pożaru albo wpłynięcie dużym statkiem w nabrzeżny domek pośle na dno przede wszystkim klatki na sekundę. Na szczęście nie dzieje się to często, bo w kampanii rzadko kiedy mamy narzędzia pozwalające narobić dużych szkód odpowiednio szybko. Silnik przeciążamy głównie w trybie sandboxowym albo w pobocznych wyzwaniach wymagających szybkiego niszczenia mapy. I ja bawiłem się świetnie, wysadzając, rozbierając, transportując i przede wszystkim planując. Pod koniec kampanii pojawiają się też bardziej zręcznościowe zadania, w których po okolicy lata strzelający do nas helikopter i swoją misję wykonujemy, chowając się przed nim. Odblokowuje to też wyzwania, w których zbieramy losowo pojawiające się na mapie skarby, uciekając przed goniącymi nas śmigłowcami. Miłe, bardziej zręcznościowe wyzwanie, które nadal wymaga kombinowania. Gra nie ma wielu map, ale nadal jest we wczesnym dostępie, a na końcu kampanii dowiadujemy się, że ciąg dalszy nastąpi. Społeczność gry aktywnie udziela się w warsztacie Steamowym, produkując nowe lokacje i narzędzia. I szczerze, Teardown podobało mi się bardzo. Wrażenie robiła na mnie już przed premierą technologia, ale nie spodziewałem się, że znajdę tu tak świeżą i wymagającą rozgrywkę. Polecam. I na tym temat Teardown zakończę. Za moment łowcy potworów, ale najpierw... Czy tak właśnie klepiecie kod? Niczym wirtuozi klawiatury? Niczym lingwiści języków programowania? Niczym kuchmistrze kodu? Bo ja nie, to tylko jakiś bełkot z HackerTypera. Ale jeśli jesteście bogami informatyki, albo chociaż trochę się tym interesujecie, to mam coś dla was! Pracuj.pl stworzyło dedykowaną zakładkę dla ogłoszeń branży IT, w której możecie przejrzeć oferty, wyszukując je według specjalizacji, znanych języków programowania, poziomu zaawansowania, widełek wynagrodzenia itd. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Ale to nie wszystko. Powstała też gra Decode IT 2.0 Codebreaker, w której sprawdzicie się jako programiści oraz gracze. Oto bowiem wcielacie się w zbuntowanego androida, który musi przebyć najeżoną niebezpieczeństwami fabrykę robotów i uratować świat przed hordą maszyn. Gra ma elementy zręcznościowe, więc trzeba być graczem, aby sobie w niej dobrze poradzić, ale od czasu do czasu nasz robot zatrzymuje się w biegu i rozwiązuje zagadki programistyczne. Nie mogę wam ich pokazać, ale widziałem kilka i o ile niektóre byłem w stanie rozgryźć przy pomocy logicznego myślenia, tak na innych poległem z braku wiedzy o programowaniu. Zobaczcie, może wam pójdzie.
pójdzie lepiej. Jest tam trochę biegania, trochę strzelania do przeszkód i wrogów oraz zagadki, a za wszystko dostaje się punkty. Jeśli pójdzie wam dobrze, to na koniec całego wyzwania możecie wysłać swój wynik i wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest kilka nagród. Komputer Alienware z monitorem, PlayStation 5, Nintendo Switch z zestawem gier i inne sprzęty oraz vouchery na zakupy. Gra jest prosta, ale nie łatwa. Spróbujcie sami, może coś wygracie. A może zainteresujecie się programowaniem, próbując zrozumieć zawarte w niej zagadki? Link do niej znajdziecie w opisie. A teraz czas na robakowatych akrobatów. Oto Monster Hunter Rise. Poprzednie Monster Hunter World było świetną grą, ale nowe Rise rozwiązuje jeszcze kilka dodatkowych problemów. Można by zażartować, że Monster Hunter Powstań wstaje z kolan, ale seria raczej nigdy na kolanach nie była. Aczkolwiek Monster Huntery nigdy też nie były u nas specjalnie znane. Monster Hunter World, który wyszedł na wszystkie popularne platformy, wreszcie porządnie wprowadził serię na zachodni rynek, a nawet i trochę do Polski, ale u nas to wciąż dość niszowa produkcja. Nowy Rise raczej tego nie zmieni, szczególnie że wyszedł tylko na Switcha, ale to nie czyni go mniej wartym uwagi. Oczywiście nadal jest to gra dla osób, które są w stanie znieść niekończące się samouczki na początku, poradzą sobie z paraliżem wyboru przy wybieraniu jednego z kilkunastu typów oręża oferującego całkiem inny styl grania. Wytrzymają typowo japońskie prowadzenie fabuły przy pomocy z rzadka odzywających się głosami bohaterów, nie odstraszają ich gadające koty i nie boją się odrobiny farmienia elementów ubijanych bestii, aby zrobić sobie z nich czapkę albo miecz z ich zębów. Aby wytopić ten miecz, musiałem usiec smoka z plastiku, polimeryczną bestię ze wschodnich rubieży. Oczywiście nadal jest to świetna, pełna całkiem złożonych mechanik gra, w której wyruszamy na polowania, aby bić różnorodnie zachowujące się potwory, korzystając z masy przedmiotów i broni oferujących ciekawe mechaniki. Na przykład ja walczyłem głównie stosunkowo nieskomplikowanym, przerośniętym mieczem, którym najpierw robimy zwykłe kombinacje, aby naładować pasek mocy, pozwalający wykonywać specjalne kombosy, a te znowu, jeśli je ukończymy, doładowują tymczasowo miecz, sprawiając, aby zadawał wyższe obrażenia. Gra posiada wiele takich mechanik, które dość dokładnie charakteryzowałem w materiale o Monster Hunter World, więc poszczegóły odsyłam do tamtego filmu. Ale pewne rzeczy się tu zmieniły i nimi chciałbym się zająć. Na pierwszy rzut oka Monster Hunter Rise wygląda oczywiście biedniej od World, bo jest produkcją stworzoną z myślą o przenośnym Nintendo Switch. Działa więc w max 1080p i 30 klatkach na sekundę, a graficznie jest dość prosty, chociaż jak na możliwości Switcha bardzo ładny. A mimo to uważam, że to gra lepsza od World. Jeśli graliście w Monster Huntera, to wiecie, jak ta gra czasami nie szanuje czasu gracza. Nie ma tu otwartego świata, ale obszar rozgrywki składa się z całkiem sporych map, a niektóre zadania polegają na zbieraniu surowców, co oznacza powolne poruszanie się z buta od obiektu do obiektu. Przy polowaniach za to nierzadko zraniony potwór zaczyna przed nami uciekać, aby się podleczyć z dala od zagrożenia. Ej, wracaj i walcz, draniu! I wtedy musimy pędzić ze draniem przez pół mapy, drepcząc na przykrótkich nóżkach niczym Ewok goniący szturmowca na ślizgaczu. A tu nagle wjeżdża Monster Hunter Rise z nowymi mechanikami. Po pierwsze, w terenie towarzyszy nam już nie tylko leczący i walczący koleżkot, czyli kolega kot, ale i kumpies, czyli kumpel pies, i jest to pies spory, na którym można jeździć. Tak, to rumakopies. Z jego grzbietu można zbierać przedmioty, a nawet naostrzyć sobie stępiony walką oręż. No i przede wszystkim pogoń za uciekającym wrogiem trwa chwilę. Ale to nie wszystko, bo teraz nasi łowcy dysponują specjalnymi owadami, które pozwalają się przyciągać do rzeczy na linkach. Trochę jak Spider-Man, ale bez arachnofobii w zestawie. Nasz łowca rzuca robalem przed siebie, robal jest na jakiejś magicznej lince i można się do niego przyciągnąć. Realnie nie ma tu jakiejś fajnej mechaniki bujania, bo jest to raczej metoda wykonywania wysokich skoków i ewentualnego zmieniania kierunku lotu, gdy jesteśmy już w powietrzu. Jeśli podczas takiego susa trafimy na ścianę, to możemy po niej przez chwilę pobiec, aby na przykład wspiąć się na wyżej położoną półkę, a gdy spadniemy na wroga, to możemy mu zrobić specjalną niebieską krzywdę. Niby taki drobiazg, ale znacząco zwiększa mobilność
mobilność gracza, pozwala gonić stwory po ścianach, a same mapy stały się bardziej wielopoziomowe. Cała gra jest przez to zdecydowanie dynamiczniejsza. Nowością jest też możliwość ujeżdżania potworów, bo jeśli zadamy im dość niebieskich obrażeń, albo doprowadzimy do spotkania dwóch dużych bestii i dojdzie między nimi do terytorialnego sporu o to, jaka drużyna piłkarska jest lepsza, to stwór może ulec ogłuszeniu, a wtedy możemy na niego wskoczyć i chwilę pokierować, wbijając go w jakąś przeszkodę albo atakując drugiego zwierza. Wskakiwanie na potwory było już we wcześniejszych odsłonach serii, ale ograniczało się do chwilowego trzymania bydlaka i okładania go czymś twardym, a teraz można nimi kierować. Fajnie urozmaica to zabawę. Monster Hunter Rise ma też nowe misje nazwane Furia lub też Rampage, w których bronimy wioski łowców przed zakusami hord potworów, rozstawiając różne machiny obronne oraz pułapki i atakując zwierzynę, aż ucieknie. Przyznam szczerze, że ten pomysł niezbyt przypadł mi do gustu, ale to pewnie dlatego, że nie jestem miłośnikiem gatunku Tower Defense, a tu trochę go jest. Chociaż rzecz jest fajnie rozbudowana i przyzwoicie przygotowana. Aha, moja opinia o Rise nie jest recenzją, spędziłem z grą kilkanaście godzin, czyli o wiele za mało, aby móc ją w pełni ocenić, ale chciałem opowiedzieć wam o zmianach, które tu zaszły, bo uważam je za udane. Gra przede wszystkim mniej marnuje czas gracza, a to było coś, co ostatecznie sprawiło, iż przestałem grać w poprzednią odsłonę w połowie. Za dużo biegania za materiałami i uciekającymi potworami. A i ciekawostka, jak wspomniałem, Monster Hunter nie jest u nas popularny. Wyszło na niezbyt popularnego u nas Switcha. Jest to gra Capcomu, tak samo jak Resident Evil. A mimo to, właśnie ten Monster Hunter Rise ma kinową lokalizację i to całkiem niezłą, z ciekawie przełożonymi słowotwórczymi nazwami. A Resident Evil 8 lokalizacji nie dostało. Co tu się stało? A jak już jesteśmy przy Switchu i łowcach potworów, to pozwolę sobie wspomnieć jeszcze o kilku grach, w których bijemy różne monstra. Ale tu bardziej w kontekście portów. Switch jest szalenie popularną konsolą, więc pomimo sprzętu o wydajności o wiele niższej niż to, co oferuje konkurencja, opłaca się wydawać na niego gry. Wiele gier portowanych jest kiepsko, ale tym zajmować się nie będę. Wspomnę o trzech portach, które są naprawdę dobre, a mimo to nie jestem przekonany, czy wszystkie mają sens. Dragon's Dogma jest już dość starą produkcją, która pierwotnie pojawiła się w erze Xboxa 360 i PlayStation 3, ale mimo to rzecz jest warta uwagi, bo ma ciekawą mechanikę walki, której w sumie nikt nie próbował kopiować ani rozwijać od tamtego czasu. To zresztą też gra Capcomu, ale stawia bardziej na otwarty świat i chociaż sporo tu nudnawego biegania z buta po ogromnych przestrzeniach, a do tego nie ma za wiele fabuły, to starcia z różnymi stworami, na które można wskakiwać, wspinać się po nich dowolnie i odcinać członki oraz utensylia bojowe są wciąż świetne. Do tego dochodzą różne specjalne ataki, jakieś szarże, cięcia w powietrze, pchnięcia nadziewające, jest różnorodnie. A kiedy jeszcze wyspniemy się na cyklopa, aby ukuć go w jedyne oko, z nieba spadnie na nas gryf, albo utniemy chimerze ogonowęża, aby przestał pluć trucizną, jest ciekawie. No i gra ma też ten interesujący, ale i osobliwy system towarzyszy, których mogą wypożyczać inni gracze i po takim wypożyczeniu mogą wrócić na przykład z wiedzą o przyszłych questach. Dragon's Dogma wyszła też na PlayStation 4, Xbox One i PC-ty. Była tam o wiele płynniejszą grą, a na Switchu niestety znowu mamy 30 klatek na sekundę, ale oczywiście jest to cena mobilności, a sam port wygląda i działa całkiem nieźle. Czasem tylko w oczy rzucają się trochę zbyt blisko pojawiające się obiekty. Staroć, ale udany. Kiedyś recenzowałem, polecam waszej uwadze. Dark Souls nie trzeba za to przedstawiać chyba nikomu. Odsłona serii Souls, która miała chyba największy wpływ na popularyzację wymagających gier o umieraniu. Wersja remastered, poza innymi platformami, wyszła także na Switcha i oczywiście też chodzi w 30 klatkach na sekundę, ale za to trzyma nawet na telewizorze eleganckie, ostre Full HD. I chociaż Blighttown nadal jest w tej wersji paskudną, nieprzyjemną i mało czytelną lokacją, to przynajmniej tutaj płynność nie spada na Switchu masakrycznie, jak to bywało na Xboxie 360 i PS3. Chociaż oczywiście do grania na dużych ekranach lepiej wybrać inną platformę. Bo to jest ta kluczowa cecha Switcha. Wszystkie multiplatformowe gry są prawie zawsze lepsze na innych urządzeniach. Chodzą płynniej i wyglądają lepiej. Ale Switch ma swoją mobilność. Jeśli w waszym życiu jest miejsce na granie z dala od telewizora, to zdecydowanie porty takich gier jak Dragon's Dogma czy Dark Souls mają sens. Ale nie jestem do końca przekonany, jeśli chodzi o trzecią grę tego zestawienia.
Wiedźmin 3 Dziki Gon. Saber Interactive zdołało jakimś cudem przeportować ten tytuł na mobilną konsolę Nintendo. Tytuł pierwotnie mający problemy z płynnością na mocniejszym od Switcha PlayStation 4. I oczywiście gra chodzi w 30 klatkach na sekundę, a na telewizorze wygląda jak rozmyta bieda. Takiego doświadczenia Velen, Skellige czy Toussaint bym nie życzył nawet najgorszemu wrogowi, ale już na małym ekraniku konsolki gra prezentuje się całkiem nieźle. Do tego można sobie tu zaimportować zapisany stan gry z chmury Steama lub GOG.com i kontynuować rozgrywkę rozpoczętą na PC-cie. Więc trzeba przyznać, że Saber Interactive naprawdę się postarało. I to w sumie dobra wiadomość, że podobno teraz pracują nad next-genowym portem Wiedźmina 3. Ale pograłem trochę w tego Wiedźmina na Switchu i mam wątpliwości, ile sensu ma taki port. Oczywiście działa to nieźle, ale to jest jedna z tych wysokobudżetowych gier ze szczegółową grafiką, które były projektowane z myślą o większych ekranach oraz mocniejszych sprzętach. I jakkolwiek imponującym osiągnięciem sztuki portologicznej... Prawie na pewno nie ma takiego słowa jak portologia. Więc jakkolwiek imponujący by ten port nie był, wersja Switchowa jest namiastką oryginalnej wizji. Gra się przyzwoicie, w cierpliwość trzeba się uzbroić przy loadingach, tak jak podczas grania na PS4 czy Xbox One, a sama gra zjada sporo na karcie pamięci Switcha, ale to dobrze przygotowany produkt i dla tych trzech Polaków, którzy jeszcze wieśka nie przeszli, można zabrać grę ze sobą wszędzie i dokończyć, aby uchronić się przed utratą polskiego obywatelstwa. Tylko mam wrażenie, że popularność Switcha sprawiła, iż wiele gier trochę na siłę jest przerzucanych na tę konsolkę, a kompromisy bywają zbyt duże. Dają radę gry ze starszych generacji, jak Dragon's Dogma czy Dark Souls, bo tu tych kompromisów nie czuć. Ale przy wielu grach cena mobilności wydaje się odrobinę za wysoka. Ale dość tego narzekania, czas na chwilę nostalgii oraz sztuki. Załóżcie swoje 16-bitowe kaszkiety, bo oto zaczynamy kącik melomana. Oto mój boombox. No, jakby ktoś jeszcze niósł za mną głośniki i zasilacz. Czy mówi wam coś nazwisko Christopher Hilsbeck? A może pseudonim, który mniej straszy niemieckimi umlautami i którego ten kompozytor używa od lat? Chris Huelsbeck? Otóż skomponował on muzykę do wielu starszych gier, głównie z czasów 8- i 16-bitowych. Ale chyba jego najbardziej znane dzieła to utwory do 16-bitowych wersji gier z serii Turrican. Pierwszy z Turricanów wyszedł w 1990 roku, a kolejne części wychodziły przez następne lata. Turricany były platformowymi strzelankami wyraźnie inspirowanymi serią Metroid. No to zamienianie się bohatera w kulkę to śmierdzi wręcz zżynaniem. Turricany miały nierzadko spore, dość otwarte poziomy, które można było zwiedzać nieliniowo. Bohater walczący z różnymi mutantami i innymi wytworami cybernetycznego zły lorda zwanego maszyną, zbierał power-upy zmieniające tryb strzelania, miał też kierowane dookoła strzelanie, które w jednej z odsłon zamienione zostało na kotwiczkę. Dzisiaj w 4 odsłony można łatwo zagrać dzięki dostępnym na PlayStation 4 i Switchu Turrican Flashback. Rozgrywkę nagraną w wersji Switchowej właśnie oglądacie, ale nie jestem przekonany, czy to tytuł na tyle ważne, aby warto było go nadrabiać. Chociaż na pewno przyjemnie sobie te gry przypomnieć, jeśli kiedyś się w nie grało. Ale muzyka? Muzykę warto poznać. Amiga była w tamtych czasach muzyczną potęgą i oprawa muzyczna wszystkich innych platform brzmiała przy wytworach amigowego chipu Paula jak pierdzenie w flet prosty na dnie studni. A Chris Huelsbeck zdołał wycisnąć z tego coś iście epickiego. Utwory z pogranicza power metalu, elektroniki i muzyki symfonicznej. Nie dziwne, że ekran tytułowy pierwszego Turricana był inspirowany okładką albumu power metalowej kapeli Manowar. Aczkolwiek moim ulubionym utworem jest ten z intra Turricana 3, znanego też jako Mega Turrican w wersji na konsolę Sega Mega Drive. Brzmi to jakoś tak. Zaraz, czemu to brzmi tak biednie, jakby było odtwarzane na cymbałkach z dna wiadra? A, bo w tym Turrican Flashback dali wersję z konsoli Segi. Hańba! Uwaga, przełączam na wersję amigową. Od razu lepiej. Swoją drogą samo intro też było dość epickie. Jeśli jednak nie chcecie słuchać 16-bitowego plumkania, które uruchamia nostalgię w takich starych dziadach jak ja, to muzyka Chrisa Huelsbecka była niejednokrotnie wykonywana przez orkiestry symfoniczne i w usługach pokroju Spotify można trafić na albumy, które brzmią naprawdę potężnie.
Taka to droga od dłubania w komodorowych i amigowych trackerach do filharmonii. I na tym kończymy szósty kłas show o łowcach potworów, portach switchowców i rozbiórkowcach włamywackich. Trzymajcie się zdrowo. Pamiętajcie o Decode IT, jeśli planowaliście spróbować swoich sił w konkursie i... Game on! A dla tych trzech anglistów spod znaku słabowitego Google'a, którzy widząc tytuł gry Teardown mają ochotę mi napisać, że to się czyta Teardown, przypominam, że tear i tear to dwa różne słowa, które pisze się tak samo, ale czyta inaczej i jedno oznacza łzę, a drugie rozrywanie, rozdzieranie lub po dodaniu down, burzenie i niszczenie. Jakby ta gra nazywała się Teardown, to pewno miałaby specyficznego reżysera i dużo... emotions. W tym domku spędzaliśmy nasze pierwsze wakacje. To była ulubiona ściana mojego taty, jak jeszcze żył. W tym sejfie chowała się, kiedy byliśmy dziećmi. Płacz down, ciężki szloch. Jason! 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 Jason!